Sezon drugi zmieni Warzone 2 diametralnie. Ja jestem, moi drodzy, Goldzor i w dzisiejszym materiale przedstawię Wam zapowiedź zmian, które wlecą wraz z drugim sezonem do Call of Duty Warzone 2 i Call of Duty Modern Warfare 2. Na samym wstępie łapka w górę, moi drodzy, będzie bardzo mile widziana w tych ciężkich czasach dla twórców Call of Duty, bo nic się totalnie nie dzieje. No i oczywiście zachęcam Was już teraz do dyskusji w sekcji komentarzy. Dajcie znać po obejrzeniu tego materiału, co sądzicie o tym, co twórcy nam tu zmieniają w Warzone 2, w MW2. No jest tego naprawdę sporo, ja już sobie przez to przeszedłem, pogrupowałem moje myśli i teraz w jak najlepszym, skróconym opisie Wam to wszystko tutaj przybliżę. Nie będę przedłużał. Moi drodzy, po pierwsze, sezon drugi, 15 lutego. I to zapamiętajcie, bo jeszcze troszkę tego czasu niestety zostało, no ale już o tym Was informowałem, także powinniście wiedzieć. Przede wszystkim zmiany globalne, tak? Czyli twórcy tutaj po raz kolejny informują, jak co sezon, jak co większą aktualizację, że mamy poprawę stabilności gry i po prostu innych takich rzeczy związanych z wydajnością i tak dalej, i tak dalej. Zapowiedziane są też duże zmiany w kwestii audio. Także dźwięki mają zostać poprawione. To też jest jedna z tych rzeczy, o której często informują. Później większej różnicy za bardzo nie czuć. Tak czy siak oni tutaj się skupiają na tak zwanych occlusion sounds, czyli to całe otoczenie wokół nas ma brzmieć lepiej. Ma dawać nam więcej poszlak, ma być bardziej takie realistyczne. Jeżeli chodzi o UI, to jest zmiana, która no, na sam gameplay nie wpływa, ale mnie bardzo cieszy. Jeżeli ktoś nie wie, to UI to jest oczywiście wygląd całego interfejsu gry. Ten jest fatalny i nigdy nie widziałem tak złego interfejsu w grze. No i tutaj mam informację, że on zostanie tutaj znacząco poprawiony i zmieniony w sezonie drugim, także to jest świetna informacja. Tutaj macie dokładnie wypisane, jaki oni mają plan na to wszystko, no ale bez zdjęć, bez zobaczenia tego, nie ma co za bardzo się na tym skupiać, bo są ciekawsze rzeczy przed nami do tutaj omówienia, ale pamiętajcie, że UI na szczęście się zmienia. Poprawiają też różnego rodzaju adnotacje, które wylatują na ekranie, jak na przykład końcowy raport meczowy. Wraca funkcja zagraj ponownie. Widziałem w sekcji komentarzy u mnie na kanale, więc wyobrażam sobie, jak globalny musi to być problem. Ilość próśb o to, albo znaków zapytania, czemu nie ma zagraj ponownie. Ja Wam powiem, że ja z tego nigdy nie korzystałem. Wolę wyjść z meczu i wyszukać go ponownie, niż od razu kliknąć, żeby zagrać ponownie, ale wychodzi na to, że jest spora część ludzi, która woli od razu kliknąć zagraj ponownie i to wraca w Battle Royale w sezonie drugim. Zapowiedziana jest też zmiana w balansie broni, nie ma żadnych szczegółów, te zostaną przybliżone w kolejnym wpisie na blogu, także gdy tylko to wleci, to oczywiście Was o tym poinformuję, ale będziemy mieli w takim razie zmianę mety. Liczę na to, że się mocno ta meta zmieni. I teraz przechodzimy do zmian w trybie Battle Royale, czyli nazywajmy to po prostu Warzone'em 2, a DMZ nazywamy DMZ, mimo że to jest tryb w Warzone 2, ale tak będzie po prostu prościej. Więc jeżeli chodzi o Warzone 2, no to moi drodzy, przede wszystkim to, o czym już wiemy, wraca gułak 1-1 i wraca ten system związany z przejmowaniem flagi bez tego więźnia, który tam w pewnym momencie się pojawiał z miniganem i do nas strzelał. On znika kompletnie, znika też format 2-2 i zamiast tego wracamy do formatu, który kojarzymy z Warzone 1, formatu, w którym walczymy 1-1, ewentualnie możemy przejąć flagę na środku gułagu. Jest też informacja o tym, że zostaje odświeżony, jakby odświeżona pula broni, z jakimi w tym gułagu walczymy. To mi się nie podoba, bo oni już tutaj wspominają o tym, że karabiny szturmowe będą, pistolety maszynowe, RKM-y i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że gułag powinien być tylko na pistolety, bo pistolety są najbardziej skillowe i trzeba najwięcej umiejętności, żeby kogoś zabić. No ale i tak
wolę to z karabinami szturmowymi niż Gułag 2 na 2, więc umówmy się, że nie będę narzekał w tej kwestii. Jest też informacja, że w przyszłych sezonach chcą oni tutaj zrobić dedykowaną mapę temu Gułagowi 1 na 1, bo nie byli przygotowani na taką opcję, że będą to zmieniali tak szybko po premierze. Także to cieszy, że wprowadzają to najszybciej jak z ich punktu widzenia mogą, a nie czekamy dopiero na jakąś makietę Gułagu 1 na 1. No ten do 1 na 1 nie jest zbytnio przystosowany, bo jest duży, ale no jakby informują, że będą to naprawiali i pewnie już na sezon trzeci najpóźniej coś takiego powinniśmy dostać. Także Gułag 1 na 1 to jest pierwsza zmiana. Ekonomia pieniędzy. Tutaj mamy informację o tym, że po prostu zmniejszają ilość gotówki, jaką otrzymujemy za wykonywanie kontraktów, ale zwiększają gotówkę, jaka leży po prostu na almazrach. Wcześniej było dużo plików po $100, a teraz na przykład to będą 500 dolarówki czy po prostu $800, także tych pieniędzy będzie w skrócie więcej można zdobyć lutując. Ale ważne jest w sumie też to, że nie będzie wypadała gotówka ze skrzynek legendarnych i ze zwykłych. Będzie ją można znaleźć tylko na ziemi po prostu, w jakichś kontenerach, czy chociażby w twierdzach i supply boxach w twierdzach. Także to jest ciekawe, to jest jak najbardziej ciekawe i zobaczymy, jak się to przyjmie do właśnie Warzone 2 i dynamiki tej gry. Następnie mamy zmianę w lucie i wyposażeniu i tu jest bardzo duża zmiana, bo moi drodzy, system plecaka, który nam zaprezentowali na start Warzone 2, totalnie znika. Plecaki znikają z Warzone 2. Nie będzie średnich, nie będzie dużych plecaków, nie będzie po prostu plecaków, jakby każdy biega z plecakiem już domyślnie, nie będzie można go wymieniać i ograniczy to oczywiście pole do manewrów w kwestii stakowania różnych rzeczy. Oni tutaj między innymi właśnie w ten sposób argumentują. No i wyrówna to po prostu szansę, że nie będzie sytuacji, że ktoś nie znalazł plecaka, przez co mógł trzymać w nim mniej stafu niż ktoś, kto ten plecak znalazł. Także moi drodzy, plecak znika. System plecaka znika. Był z nami 2,5 miesiąca powiedzmy i już go nie będzie. Zrzuty zaopatrzenia to jest kolejna zmiana. Możecie być zdziwieni, bo przecież dodali przed chwilą zrzuty, więc co oni tu mogą jeszcze zmieniać? Ano, zmieniają dosyć sporo, bo przede wszystkim główna zmiana według mnie jest taka, że od teraz będą spadały dwa darmowe zrzuty zaopatrzenia. Pierwszy oczywiście na pierwszej strefie, a drugi na piątej strefie, więc dwa darmowe zrzuty to jest główna zmiana, a dodatkowo zmniejszona zostanie również cena za te zrzuty, jeżeli będziemy chcieli je kupić w sklepie. Także zrzuty będzie już totalnie banalnie po prostu mieć, zaopatrzyć się w swoje bronie ze zrzutów, bo nie dość, że będą dwa darmowe spadały, to jeszcze będzie dosyć tani on w sklepie. Także no to też jest cholernie duża zmiana względem tego, jak wystartowaliśmy w Warzone 2, gdzie zrzuty w zasadzie nikt nie biegał z rzeczami ze swojego zrzutu. Doskonale powinniście to pamiętać. Tutaj też jest informacja o tym, że będzie można w końcu ustawiać wedle własnych preferencji atuty. Będziemy mogli tworzyć własne paczki atutów. Co prawda twórcy informują, że oni tutaj i tak zbalansują te atuty, które będziemy mogli używać z którymi, tak to rozumiem. Tak czy siak będziemy mogli w końcu tworzyć swoje pakiety atutów i to też jest duża zmiana. Natomiast jeszcze większą zmianą, i to jest akurat totalne W, więc W na czacie, jakby teraz był stream, to samo W na czacie ma być. W końcu pozbywamy się tego fatalnego systemu, który polegał na tym, że każdy zaczynał mecz z dwoma kewami i trzeba było znaleźć kamizelkę na trzy kewy. To znika. Kamizelka na trzy kewy znika i od teraz każdy będzie startował z możliwością po prostu założenia od razu trzeciego kewa. I to jest fenomenalna informacja, bo to po prostu było totalnie zbędną rzeczą w Warzone 2. Także znika jedna z najbardziej frustrujących według mnie rzeczy. Kolejna rzecz, która po prostu jest fenomenalna, gdy to czytam. Zmiany w movemencie. Gdy ja to pierwszy raz przeczytałem, to sobie tak myślę: we have made an important tweak to movement. I ja sobie myślę, no way. Bo już w głowie miałem, że przywracają wszystko, co było w Warzone 1.
a później jednak doczytałem, ale i tak uważam to za super zmianę, że na razie zmiana w momencie dotyczy tego, że po prostu będziemy mieli lekkiego boosta do poruszania się w momencie, gdy zakładamy kewy. I zakładając kewy możemy również po prostu otwierać drzwi. Jakby sekwencja zakładania kewów nie musi zostać przerwana, gdy chcemy otworzyć drzwi, więc mamy większe pole manewru do place'ów, tak? Możemy kogoś obić, lekko uciec, zakładając kewy gdzieś za drzwi, znowu wybiec, rozumiecie, o co chodzi, zmiana na totalnie, totalnie plus, mega się cieszę i te dwie tutaj zmiany wypisane w tej sekcji to jest coś, co już dla mnie ulepsza grę o jakieś 25%. No spokojnie, a może nawet i więcej, ale no to są fenomenalne zmiany, także superancko, że to już wlatuje 15 lutego. Kolejna rzecz dotyczy stacji zaopatrzeniowych, sklepów. Tutaj przede wszystkim zrzuty będą nielimitowane, ich dostępność będzie nielimitowana. Mają też poprawić lokalizację sklepów i ich częstotliwość występowania, także takie zmiany tutaj mamy w kwestii sklepów. I na koniec z tych takich zmian, nazwijmy to Warzone 2 nowych, czyli tych Battle Royale'owych, mamy zmiany w twierdzach. Tutaj mają troszkę zbalansować ilość wrogów w tych twierdzach, poziom trudności tych botów w twierdzach i nagrody, jakie w tych twierdzach możemy zdobyć. Także to wszystko zostanie również, jeżeli chodzi o twierdzę, zmienione na start drugiego sezonu. To było Battle Royale, to było Warzone 2, to takie, które pamiętamy, o które nam najbardziej chodzi. A teraz, moi drodzy, mamy DMZ, a więc coś, co również mnie interesuje i coś, co Was też powinno zainteresować. Nagrywałem o tym ostatnio materiał. DMZ jest bardzo mocno, albo inaczej, bardzo wysoko na liście priorytetów Activision, więc tutaj zmiany również są istotne, bo zobaczymy, jaki oni mają plan rozwoju tego trybu. Przede wszystkim mamy tuning przeciwników. Przeciwnicy mają, moi drodzy, od teraz występować w innej liczbie w danych lokacjach. Ma być też zbalansowana forma tego, ile przeciwników jest tutaj, ilu tutaj. Dodatkowo oczywiście ich celność w strzelaniu do nas ma zostać poprawiona i różnego rodzaju takie rzeczy związane właśnie z ochroną tych botów w różnych miejsc. Ma to działać po prostu inaczej. Zgaduję, że troszkę łatwiej z perspektywy nas, czyli graczy. Co więcej, poprawione ma być również poziom trudności tych wszystkich misji, jakie mamy w DMZ. Twórcy przyznali, że one są ciężkie, w zasadzie większość z nich jest ciężka. Ja akurat nic przeciwko temu nie mam, ale oni tutaj fajnie to argumentują, że teraz będą dobrze zeskalowane poziomy trudności tych misji. Czyli jeżeli robicie misje w DMZ z poziomu pierwszego, to one będą odpowiednio łatwiejsze od tych z poziomu piątego. I to jest ok zmiana, także to zostanie również tutaj poprawione. Dodają nowe jakieś punkty spawnów, czyli jak startujecie mecz w DMZ, one mają być lepiej dobierane, żeby nie było aż tak bardzo chyba chaotyczne i czasami faktycznie respiło się między od razu kilkoma botami, a jak się zaczynało mecz bez niczego, to mogło to być frustrujące. Mają poprawić oczywiście stabilność DMZ, żeby nie crashowało, bo to szczególnie w tym trybie jest irytujące, gdy tracicie cały ekwipunek, gdy Wam grę wywali. Następnie to jest rzecz, z którą byłem zszokowany, ale uwaga, co sezon, czyli teraz 15 lutego zostanie zresetowany Wasz cały progres w DMZ. Wszystkie misje, czy cała zawartość Waszego ekwipunku, to zostanie zresetowane i zaczniecie od początku jako świeżaki w kolejnym sezonie DMZ, czyli w sezonie drugim, tak jak każdy inny gracz. Także co sezon taki refresh będzie i jest to coś, co już widziałem opinię, występuje w Escape from Tarkov. Coś, co po prostu chyba odświeża i taki ma główny zamiar co sezon mocno ten tryb, no bo od początku trzeba wszystko grindować. Natomiast pamiętajcie, że to odświeża, ale dodaje nowe misje, więc to nie jest tak, że będziecie robili to samo
od początku, tylko będziecie robili co innego startując od początku, jeżeli ja to dobrze rozumiem. No i na sam koniec informacja o tej nowej miejscówce, która będzie działała jak budynek 21, Exclusion Zone. Będzie można ją wybrać z poziomu startu meczu DMZ, jeżeli będziecie chcieli się tam przenieść. Więcej informacji pewnie otrzymamy bliżej sezonu drugiego. Film, jak widzicie, pewnie podzieliłem wam na sekcje Warzone 2, czyli Battle Royale, DMZ i teraz multiplayer, więc przechodzę jeszcze na sam koniec przez zmiany do trybu multiplayer, bo te też mnie interesują i wiem, że niektórych z was również. Tutaj mają poprawić audio, czyli w zasadzie to samo, co już było zapowiadane chociażby do trybu Battle Royale. Mają zbalansować również atuty i tutaj głównie chodzi o atut ducha. W sensie oni go używają jako przykład tego, że przyspieszają po prostu cały proces zdobywania tych dodatkowych atutów w meczu. Szybciej będziemy je od teraz zdobywali, przez co na przykładzie ducha będzie można szybciej go zdobyć i dzięki niemu agresywniej będzie można szybciej zacząć grać. Dla mnie ogólnie ten nowy system atutów nie jest zbyt udany i lepiej jakby wrócili do tego starego, ale taka zmiana w kwestii atutów będzie. Balans broni, no to też coś, co już wiemy z Warzone 2. Mam nadzieję, że oni będą inaczej balansowali bronię do multi i do Warzone, bo tak powinno być. Następnie hardcore zastępuje Tier 1. Ja początkowo nie wiedziałem, o co chodzi, ale faktycznie ten tryb Tier 1 to był ala hardcore tryb, ale to było zupełnie co innego, bo nie było dźwięków odpowiednich jak na hardcore. Był za bardzo realistyczny ten Tier 1 i nie za bardzo to się sprawdza po prostu w takich grach jak Call of Duty, tego typu realistyczne podejście bez HUD-u, bez dźwięków odpowiednich, gdy kogoś zabijacie, bez wyskakujących informacji, co się dzieje w meczu i tak dalej. Wróci więc ten hardcore, który znacie ze starych kodów i on zastępuje klasę pierwszą, bo tak się to na język polski bodajże w grze nazywa. Jest informacja, że wraca playlista walentynkowa, oczywiście na walentynki, no i nowe tryby, które otrzymamy w sezonie drugim, również się pojawią, twórcy będą o tym informowali, oraz raz w miesiącu na Twitterze Infinity Ward będzie robiło ankietę, w której to my gracze będziemy mogli wybierać playlistę, jaką chcemy na dany tydzień w MW2. Ostatnią informacją jest to, że po raz kolejny jest to potwierdzenie, będą gry rankingowe, rankedy na start drugiego sezonu. Nie mogę się doczekać i najbardziej właśnie na to czekam. Na sam koniec jest informacja, że w przyszłym tygodniu otrzymamy więcej informacji o sezonie drugim, a ogólnie największy wpis o sezonie drugim pojawi się 8 lutego. Wtedy też otrzymamy oficjalne patch notes, wtedy też otrzymamy prawdopodobnie całą roadmapę, także 8 luty będzie taką datą, o której musicie wiedzieć, żeby sprawdzać chociażby mój kanał, jeżeli interesują was te zmiany, ale w przyszłym tygodniu też będziemy mieli chociażby informacje o tej nowej mapie a la Wyspa Odrodzenia do Warzone 2, także też będzie ciekawie. No i to jest, moi drodzy, wszyściutko. Dużo? Ale będzie tego jeszcze więcej, bo to nie są wszystkie zmiany, jakie tutaj twórcy z pewnością przygotowali, bo nie ma tutaj chociażby nowej zawartości, którą oczywiście również sezon drugi wprowadzi. Dajcie znać, co sądzicie o tym, co wam właśnie przytoczyłem. Chętnie poczytam waszą opinię o tym wszystkim. Łapka w górę, będę mega, mega wdzięczny. No i subskrypcja, jeżeli interesujecie Call of Duty, no to tutaj łapeczka w górę i subskrypcja jest, że tak powiem, opłacalna. Także dzięki z góry, a ja już się żegnam. Mówi Goldzor, na razie.